Cześć, tu Jola. Witam Was w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Dzisiaj, jak widzicie, maszyna ze mną nie jest obecna. Porozmawiamy sobie o doborze igieł do materiałów. Mamy tych igieł naprawdę bardzo dużo. Jak sobie przejrzycie całą ofertę sklepu ultramaszyna.com, zobaczycie, że jest tego taka mnogość, że można czasami naprawdę się pogubić. I czy warto mieć też aż tyle igieł? Na pewno nie. Warto jest przeczytać artykuł. Jest bardzo dokładnie wszystko opisane. Artykuł na blogu Ultramaszyny, korzystaj z naszego bloga ultramaszyna.com, zakładka blog, i tam dodatkowo opisaliśmy, jak jest igła zbudowana, jakie są grubości i tak dalej. Natomiast dzisiaj tak w skrócie i obrazowo tutaj troszeczkę porozmawiamy sobie. No bo tak jak wiecie, przede wszystkim osoby szyjące już troszeczkę wiedzą, że mamy bardzo dużo rodzajów i grubości, i rodzajów, i dzianiny, i tkaniny, i metalizowane, i takie skóropodobne. No jest tego bardzo dużo i czasami igła, która do tej pory się pięknie sprawowała w maszynie, dzisiaj nie chce pracować. Dlaczego? Ci, którzy dopiero się uczą szyć, mają jeszcze większy problem, więc troszeczkę Was jakby wesprę tą wiedzą, żeby było łatwiej się w tym wszystkim odnaleźć. I teraz tak, moi drodzy, na początek proponowałabym, żebyście korzystali z igieł, które mają oznakowania. I cóż w tych oznakowaniach? My potem Wam jeszcze to pokażemy bardzo na zbliżeniach, że na oznakowaniu igły i jeszcze dodatkowo właśnie w tym blogu wszystko jest rozrysowane na kolorowo, na oznaczeniu tutaj kolorystycznie możecie odczytać, jaka to jest grubość, bo są takie tutaj fajne paseczki i jeżeli jest jeden paseczek, to na pewno kolorystycznie jeden paseczek, to na pewno jest to igła uniwersalna. I kolor paska mówi Wam o grubościach. Więc ja Wam nie będę dyktować, bo tylko wspomnę, a potem sobie to na blogu wszystko przeczytacie. Niemniej jednak też na opakowaniach jest to wszystko napisane. Czyli taka, bym powiedziała, zielona to jest 70, czerwona to jest 80, niebieska to jest 90. Im większa wartość, tym grubsza igła. I mamy zastosowanie coraz to do grubszych tkanin. Igła uniwersalna jest do tkanin. Warto sobie właśnie odkładać te igły w konkretne pudełeczka, żeby się nie pogubić z tymi wszystkimi grubościami. Dodatkowo jeszcze igła będzie miała na swojej tutaj kolbie wygrawerowaną grubość. Oznaczenie, które Was tutaj jeszcze może jakby zaciekawić, że jest 70 łamane przez 10. 70 to jest to samo co 10. Są dwie formy oznaczania. 80 to jest 12, 90, 14 i tak dalej. Do setki myślę, że grubszych igieł nie radziłabym stosować w domowym szyciu, przy domowych maszynach. Zaczynają się igły od 60 do 100 i to naprawdę w domowym użytkowaniu w zupełności wystarczy. Czyli porządkujemy te informacje. Wejdź na bloga, przeczytaj dokładnie o budowie igły i o tych wszystkich naszych podpowiedziach. Się tam, z tych naszych podpowiedzi dowiesz się jeszcze bardziej szczegółowo i będzie to zapamiętane. Natomiast teraz porządkujemy. Igły uniwersalne są do szycia tkanin. I teraz 70 może być dedykowana takiej tkaninie, jak tutaj mamy wszystkie nasze szyfony, szyfon z takimi fajnymi tutaj niedoprzędami, takie fajne ma jakby takie kłaczki wtłoczone i bardzo świetny wzór. Mamy szyfon plisowany, tutaj jeszcze taki fajny plisy, taka plisa drobna, bardziej taki gofrowany, może nie dokładnie, nie wiem jak to nazwać, ale jest taki bardzo fajnie gnieciony i to są wszystko szyfony. Możesz użyć igłę uniwersalną o grubości 70,
ale mamy dedykowaną igłę do jedwabiu, mikrofazy, za tym idzie i szyfon. Ona ma dużo ostrzejszy czubeczek, czyli już następny element, igła półpłaska, jeżeli chodzi o kolbę. Potem mamy trzon, oczko i na końcu mamy naszą końcówkę, która jest dedykowana konkretnemu rodzajowi materiału. Tak? Czyli mikrofaza, jedwabie, szyfony, wszystkie tego typu materiały. Jeżeli nie masz specjalnej, możesz też założyć uniwersalną, cieniutką i też będzie dobrze, czyli 70-65. Jeżeli będziemy szyć takie grubsze bawełny, tu mamy taką solidną bawełnę, no jakieś torby, obrusy, serwetki, pudełka ozdobne, wszystkie rzeczy w naszym domku, jak chcemy sobie jakieś na przykład ozdobne doniczki poszyć, no przeróżne tu mogą być zastosowania, no to tutaj igiełka by była zalecana 90. Mamy grubość 90. Możemy przy cieńszych płócienkach, bawełnach stosować 80. Najczęściej używane igły 80-90. Jeżeli nie chcemy kupować aż tylu, mamy komplet mieszanych igieł. Od 70 do 100, wszystkie grubości, 10 igieł, igła uniwersalna. I tutaj mamy jakby tę stronę, gdzie jeszcze pojawia się taka metalizowana. To jest ortalion, ale możemy też się odnieść do skóry skaju i tym podobnych historii. Igły, które mają końcówkę z trójkątnym ostrzem i nie zostawiają nam oczek, takich dziurek, tylko tną ładnie jak żyletka. Tu jeszcze widzicie wafel, taką fajną tkaninę bawełnianą z domieszkami różnymi też i tu bym zastosowała przy waflu 80. Przy tych 90. Idziemy dalej. Jedna z trudniejszych rzeczy do szycia, lajkra. Mamy ją też w przeróżnych kolorach, zieloną, niebieską, no są bardzo fajne kolory. Mam tutaj dwie przedstawicielki i tutaj wchodzimy powoli w świat dzianin, no ale to zawiera tak dużo elastanów, że powinniśmy zastosować igły do dzianin, ale stretch to jest potocznie nazywana igła z kulką, tak? Natomiast tej kuleczki tam nie szukajmy na siłę, ona jest tak specjalnie zakończona, żeby po prostu nam nie cięła oczek w dzianinach i stretch szczególnie właśnie do tak trudnych materiałów jak lajkra, jeżeli tutaj też musicie balansować grubościami. Mamy na przykład 65, mamy 90. Ta 90 raczej sprawdzi się w większości przypadków, ale warto mieć też cieńszą. Jeżeli maszyna zacznie Wam przestać wiązać ściek, czyli będzie 2-3 razy złapie, potem będzie przeskok w wiązaniu, czyli jeszcze igła jest niedopasowana i być może trzeba będzie sięgnąć po super stretch. Czyli tutaj też powinniśmy chociaż jeden pakiecik z tej grupy igieł mieć. To mamy tego typu materiały. Jeszcze jak, zaraz tutaj będzie taka ciekawostka, bo tutaj mam tkaninę. Widzicie? Tutaj mam tkaninę, bardzo ładna właśnie taka sukienkowa i to jest tkanina, ale ona zawiera tak dużo elastanów, że być może zajdzie potrzeba też użycia igły takiej do dzianin, jeżeli Twoja maszyna nie będzie chciała szyć. Zawsze trzeba sobie zrobić próbkę. Idźmy dalej z tymi dzianinami. Sekundkę, bo tutaj schowałam sobie igły, żebyśmy o nich nie zapomnieli, czyli igły dzianinowe, ale stretch i super stretch będzie bardzo potrzebny. Teraz dzianiny
typowa dzianina, taka dresówka o średniej grubości, ale z małą zawartością elastanów, więc tutaj będzie cały zakres tych igieł do dzianin typu jersey. O. I mamy igły 80, 90 i 70. I znowu, jeżeli chcesz mieć kilka grubości, kup sobie mieszany komplet. To będzie też igła z tak zwaną kulką. Tutaj mam jeszcze jednego przedstawiciela tkanin, który też bardzo jest elastyczny. I tutaj ja bardzo często szyję tego typu tkaniny igłą do streczu. I świetnie się to sprawdza. Te igły, które sięgnęłam z tej strony, to właśnie głównie dlatego, że mamy przedstawicieli dzianin, mamy fajne sweterkowe, to może być ściągacz, ale bardziej jest to prążek do szycia różnych fajnych sukienek, bluzek. I te prążki mają też elastan, ale nie w takiej dużej zawartości, więc igła do jerseyu o grubości 80, myślę, że byłaby tu idealna. Mamy tutaj jeszcze fajne z wiskozowymi domieszkami, te prążki piękne. Mamy, co to jeszcze tutaj mam, jersey wiskozowy. Tutaj też taka piękna dzianina miękka z małą, znaczy jest elastan, ale bardziej bym ją podciągnęła pod jersey niż stretch. Tak? Stąd też takie różne rodzaje grubości, czyli mamy do jerseyu wzięłabym, proszę Was, 70 do tych jerseyów wiskozowych i bawełnianych, do dzianin modalnych i tego typu wzięłabym 80, tutaj też 80, przy tej grubszej dzianinie 90 i znowu możemy, tak jak powiedziałam, kupić sobie komplet igieł mieszanych i wtedy wybór będzie większy. Poza tym igły do haftu też są, jeżeli ktoś więcej robi tego typu rzeczy, czy możecie innymi igłami haftować? Oczywiście tak, to zależy na czym haftujecie. I ten temat jest bardzo, bardzo szeroki. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że nie szyjemy jedną igłą wszystkiego, że mamy igły do dzianin, do tkanin, w dzianinach mamy jersey i stretch, że mamy igły do wszystkich ekoskór i skór, że mamy igły do jedwabi, czyli jak już inwestujemy w pracę na jedwabiu, więc kupujemy igłę do mikroteksu, są też przecież tutaj tak na marginesie nici do jedwabiu, więc to wszystko powinno być w miarę wspólne. I też, moi drodzy, nie szyjemy igłą jedną, no nie wiem, tam 10 rzeczy, czy przez ileś tam miesięcy. Igła się troszeczkę zbija, końcówka się niszczy i wasze ucho powinno być też wyczulone, czy ona tam gdzieś nie haczy troszeczkę. Czyli do czego zmierzam, że nie wymieniamy igły tylko wtedy, kiedy się nam niefortunnie złamie. Musicie mieć takie, wiecie, troszeczkę nabierać doświadczenia i przez wyczucie wiedzieć, że to nie maszyna jest winna, że czasami nie chce nam jakiejś tkaniny szyć, tylko tkaniny są czasami tak wymagające, że trzeba po prostu dostosować rodzaj igły i grubość igły do tego, co szyjemy. Jeszcze opowiem Wam o igłach podwójnych, tak? Bo jeszcze tego nie omówiliśmy, czyli igły do streczu w dwóch rozstawach. Też będzie właśnie końcówka dzianiny, tkaniny i grubość również. Tu mamy 75, tutaj jest też 75, tutaj mamy w igłach uniwersalnych do tkanin rozstawy 4 mm i 3 mm w grubościach 80, 90 i 100, tak? 80, 90 i 100. I możemy sobie robić takie podwójne przeszycia. Już Wam pokazuję, po co jest podwójna igła. Jeżeli nie mamy
specjalnych maszyn, które by nam podwijały takie nogaweczki, czy rękawy, czy dekolty, to możemy sobie zastosować właśnie podwójną igłę. I tutaj w zbliżeniu za chwilę zobaczycie, jaki jest efekt pracy podwójnej igły. I powtórzę jeszcze, że spis tych wszystkich informacji i jeszcze więcej potrzebnych takich i dla początkujących, i dla tych, którzy może w którymś momencie mają problem, wpis na blogu ultramaszyna.com. Zachęcam do przeczytania. Do końca dnia, jeżeli będziecie chcieli zakupić igły w ultramaszyna.com, otrzymacie je w promocyjnych cenach. Zapraszam. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, zostaw nam kciuk w górę i zachęcam Cię bardzo do subskrybowania naszego kanału. Wówczas nie pominiecie żaden nowy odcinek. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą Ci się w codziennym szyciu. I jeżeli jeszcze jakieś rzeczy Cię po prostu nurtują, coś byście chcieli się jeszcze bardziej dowiedzieć, macie jakieś problemy, zawsze pamiętajcie, że w komentarzach czekamy na Wasze info i z przyjemnością będziemy dalej radzić. Do zobaczenia w następnym odcinku Nauki Podstaw Szycia.